Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Kolejny odcinek się wrzuca, a my jedziemy. Czy opanujemy sytuację z głodem? Powolutku opanowujemy. Jest 28 jedzenia i coraz mniej tych zakładek głodnych ludzi. Tylko tak, musiałem się pozbyć większości swoich zwierząt, więc liczę teraz na duże zbiory, że uda się to zebrać i... I co? Myślę, że może pomyślimy jeszcze o jakimś polu. Na przykład tutaj wielkie pole by się przydało. To jest. Zetnijmy to wszystko. Zetnijmy tutaj. Rozbierzmy. Jak to zetnę, bo tam coś ścinacie jeszcze troszeczkę, więc jak to się zetnie, to pomyślimy o zbudowaniu pola. Albo wiecie co, już zacznę, nawet zrobię dwa najwyżej. Już zacznę, żeby to już było. Raz, dwa. To jest. Filterea to big? No nie może być takie małe poletko przecież. Czekaj, co jest? Co jest z tym polem? Nie tak. Zaraz, bo jakie tam mamy? To jest nawet takie... okej. Okay. Nie da się takiego dużego zrobić pola? Tutaj nikt nie pracuje w tym markecie, to ja chcę tutaj mieć jednego, ale ogarniętego gościa. Tutaj nikt nie pracuje. Gdzie nikt nie pracuje? Tu. Tu też, biegaj szybko. Tutaj by nawet dwóch. Dam, dobra. Teraz tak, to się niech buduje, następne. I to jest na priorytecie, jest. Stop. O, mi tu za dużo się rzeczy dzieje, kiedy ja próbuję zwyczajne pole zrobić. Tak. Tak. Okej, okay, no dobra, muszą być takie, tak? Chcę tu zboże mieć. Znaczy ten, tak, pszenicę. Zboże. Będziemy mąkę robić. Teraz kolejne pole chcę mieć. Szkoda, że nie da się ich większych robić, że to trzeba kilka takich mniejszych poletek. To, co chcę teraz zrobić, to na pewno oprócz tego musi tu być storage właśnie na wheat. Plant wheat. Puśćmy to. Totalny... Okej, okay, planting. Wheat plant. Też idziecie tutaj? Dobra. Tu jest plant. Tu jest plant, tu już jest growing, nie? Dobra. Tak. Stamtąd uda mi się zrobić. Kolejna rzecz bardzo ważna to domy. Musimy pomyśleć o domach dla nich. Ale to zaraz. Posadzą to, posadzą to. Będą tutaj zbiory robione. Czyli, jeżeli oni to posadzą teraz i zdążymy... Może na razie, no na razie tylko tyle. Nie będę przesadzał. Budynki. Domy. Jeden. Na razie jeden powinien wystarczyć, bo populacja mi zeszła ostro. Populacja mi ostro zeszła, więc wydaje mi się, że jeden powinien wystarczyć. Dwa na dwa. 2 na 2, młynie 1 na 2, 2 na 2, 2 na 2, cattle ranch, tutaj drugi musi być. Siła i zwinność, ty jesteś dobry. W wszystkich budynkach jedzeniowych musi być po prostu więcej.
Dobrze. Chyba Taylor. Proszę mi tu ładnie szyć. Tak. Myśliwy. To i szczęście jest dobry myśliwy. Tutaj też potrzebuję jeszcze jednego myśliwego. O! Znaleźliśmy dużo zwierząt i teraz mogę je zabić, a mogę je wysłać do rancherów. Wyślijmy je do rancherów. Świetnie. Nasi myśliwi znaleźli zwierzęta, niech one idą do nas, tutaj. Dzięki temu jestem w stanie odbudować... O, idą! To są te. Jestem w stanie odbudować to wszystko. Co się zepsuło? Tak, już herbaliści tutaj są. Jest okej. Powoli zaczyna to jakoś wyglądać. Powoli, bo jeszcze dużo. Zbieranie i szczęście. I to... Może tobie szczęście i zbiera... I znaczy i to, to, to. W porządku. No, chyba się udawało odbudować sytuację, aczkolwiek ludzi straciłem bardzo dużo. To już jest... Harvest! Ale dziwne, bo nie widać było, nie? Tutaj zaraz też będziemy zbierać. Tutaj też będziemy zbierać. Więcej ludzi musi tu pracować. Więcej, zdecydowanie więcej. Ale zaraz. Dalej gdzieś ludzie chodzą głodni. Oni trzaskają ile mogą. Zobaczymy. I też zaraz zrobimy harwestik. Już teoretycznie można, ale... Zabawne, bo ja tu nie widzę nic. Ja tu nic nie widzę. Czy to jest jakiś bug, czy ja coś... nie wiem. Trzymajmy się jeszcze trochę. Jest połowa lata. To jest już planting. Wybudowane, wybudowane. Proszę mi zbierać i... Zbieranie i szczęście. U, nie mam już dobrych pracowników. A pod szczęście... Ty będziesz taki w środku. Jeszcze chwilę poczekam, bo... Ja tu nic nie widzę na tym polu. Coś jest, jakiś pożar. A gazet mi się spajczył. I drugi. A ten? O kurczę. Czy tu znajdę budynki? Nie. Palił mi się magazyn. To jest straszne. Jeszcze coś gdzieś? No, to nieźle. Teraz tak. Zobaczymy, czy to będzie... Sprawdzam, czy gdzie jest coś noszone, czy jest tutaj. Chwilę poczekam. No dobra, no z jedzeniem jest już lepiej, ale teraz trzeba coś, jakąś nadwyżkę zrobić, nie? Trzeba tutaj. Na pewno jeszcze studnię będę chciał wybudować. Po tą wodę nie biegali daleko. Kilku bezdomnych. No tu nic nie ma żadnego.
Poczekajmy chwilę. Odbudujcie to. To jest priorytet wysoki. Oj. I to. Wszystkie zdrowie. A nie ma tutaj tego, herbalisty, tak? Ciężko się ogarnia trochę. Powiem wam, bo wszystko trzeba ręcznie przeklikać. Znaczy, rozumiem, że te gry na tym polegają, ale... Zobaczymy. Zobaczymy, jak to się będzie, jak to będzie wyglądało. Dalej. Znaczy, o Boże. Właśnie, ja nie wiem o tym. Jak nie zobaczę tego, ale nie mam takiego, że mogę wejść w górę, do góry. Więc jest jeszcze troszeczkę rzeczy, które wypadałoby tutaj poprawić. Na pewno. Znaczy, gra jest przyjemna. To trzeba przyznać, że to jest przyjemne. Jest moment, w którym rzeczywiście mam problem z jedzeniem. Tutaj zaczęli coś robić. Zaczęli. Coś tam ruszyło. Kowala nie mam też. Ale to nic, kowal nie jest potrzebny, kiedy nie ma co robić. A nie ma co robić, bo palił mi się magazyn. Żeby tutaj pościnać. I tutaj też. Dobra, magazyn jeden stoi, tylko nikt tu nie pracuje. Wracasz do pracy. I ty wracasz do pracy. Supply. Nie only selected, tylko wszystko. Postaraj się teraz. Dobrze. No i... 32 posiłki i tu wszystko jest. No dobra, czyli nie mam już głodnych ludzi. Nie mam już głodnych ludzi. Ty już możesz zacząć tutaj pracować. Możesz. No ważne, żeby teraz to rosło, bo znowu przyjdzie zima i będę naprawdę problem miał. Tu jest 6 zwierząt. Tu są 4. Tu jest 14. Kilku się pozbędziemy. Ale teraz już nie będę. Już po prostu zostawiam te zwierzęta samym sobie. Tu jest watering, jest niby, więc tutaj jest ok. Później priorytet chyba na dom musi być. Chyba. Zadowolenie jest spoko nawet. Mimo, że wydawało się naprawdę kiepsko, że jest problem, no to after all. Koniec końców wyszło dobrze. Zatnij mi te drzewa. Bo tu zaczniemy też domy budować. Jeden już niech tu stoi. Okej. Tutaj potrzebujemy kolejnego śmigacza. Śmigaj dwóch i dwóch. Powinni to ogarnąć teraz. Ten mały burdello, co się zrobił. Nie mam za to... Tak. Teraz. Live. Herbaliści, tor, military, tutaj nic. Trade dock. No, przydałby mi się tutaj ten handel. I wiecie co? Trade dock. Handel mógłby mnie teraz uratować. Więc te dwa doki trzeba pocisnąć. Lecę na priorytecie jednak to. Serio. Lecę to na priorytecie, bo... Może być problem, jak się... Nie ogarnę teraz z tym handlem. Ziół mało, no ale zbierają wam te zioła, to tego nie tutaj nie pomogę bardziej. Dobra, co wy teraz budujecie? Ten dom jest na priorytecie dużym, więc tak, nosicie to. Nie macie jeszcze dress stone, ale to też zaraz będzie.
Dobra, pokażcie mi, czy tutaj jest zrobione 200 na 200, czy tam ile miało być. Jest 328 nawet. A limit na 314, dobrze jest. Czyli to jest pocięte. Zebrał jakieś zioła, zebrał. Tutaj zbierasz, zbierasz. Dom się zrobi później, najpierw ten. Zaczęli nosić kamień, zaczęli. Czyli kilku chłopa z kamcorem przyjdzie i mamy kamień. Kolejny, jeszcze ostatni. Tutaj wpadnie i będzie budowane. Dobra. To już jest ok. Jak my tutaj mamy watering? Ja nie wiem, czy to zdąży. Niby jesień jeszcze. Zobaczymy, czy to w ogóle zdąży. Mógłbym znowu plantować to. Teraz tak, no. To się nie zasiało. Tu się nic nie wydarzyło. I nie ogarniam tego. Możliwe, że gra mi pozwoliła zasiać to w niedobrym momencie i teraz zbieram plony z tego, a raczej właśnie ich nie zbieram, nie? Dobra, dom się wybuduje. Niech ten dom się tutaj postawi. Nie mam rybaka. Źle. Powinien być. No, jakby... Nie, co jest? To 1,8 i zręczny, 1,7, to jest ok. Będziesz rybakiem. Teraz się kupimy na tym. Tu mi proszę nosić, właśnie. 100 kamienia ciosanego, czyli 10 osób musi przyjść, jeszcze 9. Potem od razu, już teraz też ustawiam priorytet na trade dock również. Proszę mi to pocisnąć ostro. Nie mam tu zwierząt. Ja myślę, że jak wybiję wszystkie zwierzęta... Szkoda, że nie da się kilku stąd wrzucić tu i one by się rozmnażały, nie? To chyba nie działa. Dobra, ale kurczaki są dobrym tym pomysłem, żeby jeszcze je tutaj zrobić. Very bumpy. Ja wam dam very bumpy. Tu gdzieś był, o właśnie. Dobra. Świetnie. Kurczaki też pomyślimy o tym, żeby to ograć lepiej. Jeszcze jeden musi tutaj przylecieć z tym kamcorem. No i się buduje. Dawaj ten dok, później ten. Później dopiero zacznę się myśleć o domach dla nich, ale na razie niech jest jak jest. Wzrasta. No może i to się uda. No i zobaczymy, czy się to w ogóle pojawi. Tu dopiero poszli sadzić w ogóle. Straszne. Młynie, jedna osoba silna. Bądź tutaj. Mam tu jakieś zboże? Mam! Już tu zebrali. Ej, to powinni dać radę teraz, nie? Tak, jak coś zebrali, to powinni dać radę. Jest pracownik doków. Silny i zwinny musi być. No to ty. Masz budować mi fishing boat, tak. Construction. Proszę mi zrobić fishing boat. A teraz mi lecicie z tym. No, i teraz tak. Będę potrzebował naprawdę dużo tego wszystkiego. Ej, 119 jedzenia. Powiem wam, że sytuacja jest troszeczkę opanowana. Troszeczkę opanowana. Teraz on będzie miał statek do łowienia ryb. To już jest w ogóle. Teraz 3,9280. Czy ja tyle mam? Tak. Mam. Co na pewno będę chciał? Żeby też... Żeby on nie biegał tak po to drewno, czyli tak, tu musi być storage, wood storage w tym miejscu. Jeden wood storage. Niech on tutaj się też powstanie. To raz, dwa go postawicie, a to drewno będę miał w tym miejscu, to też nie będę musieli tak biegać, nie?
Dobra. Tutaj jest całkiem sensownie to zrobione. To rośnie, nie? Ej, jest! I tutaj się udało. To tam coś się spieprzyło. Chociaż może to się nie wyświetliło, a rzeczywiście, bo w sumie skądś to zboże mam. Czyli to się po prostu nie wyświetliło, ale ogólnie zboże jest. Tyle dobrze. Jeszcze jakieś zioła są potrzebne. Tak. Production. Wood. Leather hat. Dwa. Nie wiem, czy obok siebie. Możliwe, że pokazuje mi to 100%, bo nie nalicza tamtego, ale damy radę. Collecting materials. Tutaj jest w porządku. Niosą deski. Czyli oni niosą po kolei. Czyli teraz deski, dopiero później będzie dress stone. O, trochę tych desek brakło, można powiedzieć, ale dobrze, że ruszyło. Jeszcze jedna osoba. No to teraz, skoro tych desek brakło, jak jest u mnie właśnie z naszym cieślą? Jest te cieśla. To gdzieś tu było, nie? A Carpenter jest tutaj. Może do was dwóch nam? Ja mam tu limit na 110, nie? Tu ma być limit na 250 teraz. I tu ma być gość, kto jest silny, tak? Proszę być silnym. Teraz tak. Znaczmy większy obszar. Niech mi, żebym się już tym nie martwił. Oni mi to cały czas mają ścinać. Dobra. 162 ludzi mam. To dobrze, bo część domów możliwe, że jest opuszczona. Nie? Czy są jakieś opuszczone domy? Zobaczymy. Nie, nawet są homeless ludzie. Ja myślałem, że tutaj jest w ten sposób. Dobra. 50 na 80, 60. Tu też mi przynieście jeszcze jedno. Statek zaraz będzie wybudowany. Lock storage już jest. Tu też jest zbudowane. Dobra, statek się pojawi. To! Tutaj będzie miejsce na... Very bumpy, nie da rady. Może się nie da wyrównywać terenu, co? To mi proszę ściąć, tu wszystko. Takiego. Dość niezbyt ładnie, ale jest ok. Pokażcie mi. Statek jest zrobiony, czyli tobie mogę dać teraz fishing boat. No. I może dwóch pracować teraz tutaj. Dzięki temu. Szczęście i inteligencja. Będzie więcej statków. Proszę mi teraz zrobić construction. Kolejny. Będzie więcej tego. To będę mógł więcej tutaj dać. Zima nadchodzi, tak. 177 jedzenia, nadchodzi zima. Pojawiły się tu bydło, dobrze. Cholera. Zima jest. Jeszcze mi to szybko. Szybko mi tutaj. Mam nadzieję, że zdążą. Teraz tak, jeżeli chodzi o domy... Tak, tutaj kolejna ulica powstanie. Dajcie mi teraz tak, dekoracje. Świetnie. I general, crew. Nie mam załogi, bo muszę najpierw stworzyć ten statek, żeby później była załoga. Tak, dobra, widzę. Send trade sheet. Będę mógł wysyłać tutaj stąd, ale nie mam tych sta... Dobra. No, na spokojnie. Tam robisz dalej? Coś tam bierzesz, coś tam robisz. Dobrze.
Okaż mi. 153 osoby. Czy zdążycie to zebrać? Chyba tak. Zdążycie, mam nadzieję. U, tu już nie ma kto pracować. Łap te kurczaki. Przy okazji chyba... Jak się będzie nowy pojawiał, to będzie zabijał tego. Dobra, zostawiamy w ten sposób. Tutaj są kurczaki też. Zaraz będą. No tu mogę dać priorytet teraz, nie? Zanim zrobię te domy, żeby kurczaki już się hodowały. Przyjemnie wygląda ta wioseczka nasza. Znaczy to... Jestem niezadowolony z ustawienia tych pól. Mógłbym to inaczej zrobić. Ale no co, wchodzi się taka ten i tutaj... Drzwi do lasu i zaczyna się dom. Znaczy nasza osada. I to jest fajne. To jest fajne. Marketplace tutaj... No jest jedzenie. Dobrze. Z dwóch stron. Nie będą musieli też tak biegać, bo oni musieli biegać, zjeść, nie? I tak dalej, i tak dalej. Chyba to zebrali, nie? Chyba to zebrali. No dobrze. 26, a tu jeszcze pewnie biegną, nie? Jeszcze pewnie biegną. Tutaj zaczną chleb robić. Mam nadzieję, że zaczną. Piwa też pewnie dużo mam, ale... Jeśli chodzi o piwo... Patrzcie, ile on tego ma. Ma tych kuraków tutaj. Jest już tutaj kolejny worker kurakowy. Proszę bardzo. Kuraki coś czuję, że pozwolą mi zimę przetrwać, więc... Dobra, domy się pobudują teraz na spokojnie. Więc nic nie dorzucam. 185 jedzenia, bardzo długa zima pewnie, ale mam zwierząt. Mam dużo zwierząt, trochę chleba się jeszcze zrobi. Już się robi tutaj, jak widzicie. Więc troszeczkę chleba będzie. No i brzmi spoko. Brzmi spoko. Tak, tutaj jest 6. Zima za 13 minut, znaczy 13 godzin. Tutaj sobie możemy teraz pościnać te drzewa. Niech tu cały czas się drzewa ścinają. No i powoli to już wychodzi, ale... To trzeba jeszcze te dwie postawić. No to za jakiś czas. Niech to się swoim tempem buduje. Dobrze. No ten jeden dom jest jakiś pechowy z tym. To nie da się go ogrzać. Nie wiem dlaczego tak. Niech on tak zostanie. Są dość... Powiedzmy, że jest średnio... No są dość szczęśliwi ludzie. Tu się udało. Tutaj też jest w porządku. I tak, domy postawimy. Deski idą. Jak jest z kuźnią? Tutaj coś wytwarzamy. Brakuje mi tych skór. Jest żelazo. 3. Nie no, to teoretycznie powinniśmy wytwarzać. Chodź może nam drugiego jeszcze, kto będzie pomagał. Dobra, was jest dwóch. Ale tutaj też niech będzie dwóch. Ubrania na zimę są potrzebne. W kopalni jest tutaj węgla dwie osoby. Tutaj w kopalni jest jedna. Tu siła, tu musi być więcej. Raz, dwa, trzy. Bo teraz niedługo statki, armia się zaczną. Węgiel. Tyle węgiel, czy ja mogę opał węglowy robić? Tu już jest czterech. Mają dużo ludzi. No ale tu jest, wystarczy. 2300. Jak jest z tym zrobiony? Proszę bardzo, kolejny statek, fishing boat kolejna. I teraz 3. I inteligencja, to będziesz najlepszy. Macie dwie łódki. Od razu budujemy kolejny. Budujemy kolejną łódkę. A to trzeba zbadać w Tree of Life, proszę, w drzewie życia, w Yggdrasil. Trzeba zbadać inne statki. No w porządku. Ktoś jest tutaj smutny. Dobrze, 143. No spadła liczba mieszkańców ostro przy tamtej srogiej zimie. Teraz miejmy nadzieję, że jest
porządku, że to się zacznie rozwijać bardziej. No nie mam żadnych takich. Zerknijmy, jak to wygląda. Może tak, villagers. Całkiem. Dużo wolnych zawodów tutaj mam. Powinno być w porządku. Jak będzie teraz okazja na przyjęcie jakichś ludzi, to przyjmiemy, bo z jedzeniem sobie poradziliśmy. Poraliśmy się z tym problemem. Dobra, tutaj też. Jest ok. To teraz sławę trzeba zdobyć. Właśnie, a propos sławy, to musimy pomyśleć. To jest w live, tak? Tawernie. Trzeba zbadać tawernę w końcu, żeby podbić tę sławę ludzi. Tawerna była gdzieś tutaj. 8 punktów. Dużo. Dużo punktów. Ile? Pomyślimy sobie o jakichś pilarkach. No tak. Całkiem spoko nawet wygląda. Dobra, 4542. O, trzeba więcej. Chyba zdecydowanie więcej. Dobra, mamy 134. Okej, to jest dlatego, że po prostu ludzie już byli na tyle starzy, co mi się wydaje, że poumierali, bo teraz wszystko mają, a poginęło mi trochę osób. Więc tak, wydaje mi się, że to jest właśnie to. Wiecie mi, ze trzech budowniczych, czterech może nawet. I sieknijcie to, ja muszę chyba sam nabić ten priorytet tutaj, aj, na te cztery domy teraz. Żeby to po prostu było. Ooo! Zwierzętami się nikt nie zajmuje, czyli ty i... ty. Teraz ktoś zręczny i ty. Jak z tym statkiem? Jeszcze się buduje. Dobrze. Jak w ogóle wygląda teraz? Ryby są już zauważalne tutaj, nie? Jeden w ogóle pracuje osoba. Chyba trzeba dać drugą. Która będzie tu śmigać. O, tutaj jeszcze jeden myśliwy. Szczęście, siła. To ty, akurat tak pół na pół. Gatherer, tutaj trzeba coś więcej. To i szczęście. Całkiem okej, jesteś ty. Jeden myśliwy, niech będzie. Siła i szczęście. To ty całkiem spoko. Dobra. O, do góry i w dół ten fame. Raz tak, raz tak. Wydaje mi się, że trzeba zniszczyć ten dom. Szczerze. I postawić tu nowy, bo on mi ciągnie mnie w dół. To jedno. I tak chyba zrobimy to. Ja się wybudował. Stawcie mi kolejny. I w ten sposób podziałamy. No to też no firewood. Jakie no firewood? No jest firewood, tylko ty sobie nie chcesz przynieść, leniu. No nie będę tutaj za nich łaził. Jest ten statek? Nie? No zaraz będzie, dobra. To poczekamy na ten stateczek. Teraz też kolejne domy się wybudują. 22 ludzi mam. Okej, jest statek. Nie? No jest. Fishing boat.
I proszę tutaj kolejny. To... Jesteś całkiem okej. Czyli o to chodzi. Płynie, nie ma nikogo. A mamy tu jeszcze coś? Nic. No to na razie w młynie nie potrzebujemy. Młynem nikt nie przejmuje. Tutaj zaś. Zręczność i szczęście. Ty jesteś w porządku, pasujesz do tego. Te domy niech się teraz wybudują. Dajcie mi ze trzech tutaj, bo nie mogę. Więcej. Pięciu. Siedem. Ja po prostu chcę to szybciej, bo nie mam nic teraz co robić. Gospodarka jakoś tam hula, więc po prostu pobudować te nowe domy. To ściąć. O, magazyn, w którym nikt nie pracuje. To jest złe. Nawet dwóch. O, już. Tak, jest dwóch. Zaczęli nosić. To pobudujcie. Fajne domy. I powoli będę, jak zacznę budować nowe, powoli zacznę te zastępywać. Czyli jak na przykład... Tu nikogo nie ma. Dlatego ten dom jest pokazany, jako oni się po prostu przenieśli. Pokaż mi ten dom. Tu jest ktoś. Więc po prostu zamiast tego już postawimy dom lepszy. Good house. No właśnie. W ten sposób. W ten sposób to załatwimy. Teraz poor house? Nie, good house. A to jest wszystko jako poor house, mimo że to jest good house. Okej. Okay. Takie przyjemnie te budyneczki wyglądają, no, trzeba przyznać. No, teraz fame mi wzrósł. Bardzo nawet bym powiedział. Mimo że ludzi mam tylko 118. Na połowę domów mam pustych teraz. Same dzieci bez rodziców są teraz. Tutaj nie, ktoś mieszka, ale... Masz. Przyspieszymy ci bieganie. Wymoczek, dziękuję bardzo. Subskrypcja. Jeżeli to oglądasz, daj znać w komentarzach. Dobra, kolejny dom. Kolejny dom, teraz tak. Good house. A, tu jest już very bumpy. Ale da radę. Coś tam dało radę. Jeszcze jakiś postawię? Jeszcze postawię. Mimo że very bumpy. Dobrze. Muszę zobaczyć, czy... Nie, one są połączone. Tak, one są połączone drogą wszystkie. Dobra. Kolejne się tutaj budują. Jedzenie jest bardzo dużo. Dostałem kolejny punkt sławy. 19 ludzi mimo wszystko, więc co? Tutaj niestety nie ma... Jest okej. No wchodzą tutaj nowe rodziny. Też same dzieci zostały. A jest homeless. Jeszcze kilka osób, nie ma domów. Patrzcie, tutaj leci na priorytecie i tutaj od razu priority. Pyk, pyk, budujemy to szybko. Kurczakami nie ma kto się zająć. Szczęście, zajmij się kurczakami. No i mamy wiosnę zaraz, moi drodzy. Mamy zaraz wiosnę. Trzeba tutaj rozpalić trochę ognia.
Dobra, coś takiego. Te dwa budeczki, czy budyneczki też tutaj powstaną. Tak, chodzi jeszcze kilku bezdomnych. To my tutaj mamy, no właśnie, wiosnę, która będzie nadchodziła. Land. Pięciu niech będzie. No i zobaczymy. Oni pójdą to posadzić, nie? A na resztę poczekam te dwa dni. Zobaczymy. Niestety trzęsienie ziemi. Błyn. Jest ok. Błyn to nie jest jakaś wielka strata, bo go odbuduję, a są takie surowce, które tracimy. Dom. Debil. Tu już tego domu się pozbądźmy. Natomiast niego postawimy lepszy. Stonecutter, rebuild. Ten stonecutter któryś raz. Poświęćmy zwierzęta, czy zapłaćmy pieniądze? Zapłaćmy pieniądze. Zapłaćmy pieniądze. Teraz kilka osób zostało bez domu, ale to nie ma problemu, bo my możemy w tamto miejsce postawić inny dom. Możemy, czy nie możemy? Możemy. Dobrze. Pominiemy te studnie. Coś takiego. W porządku. Ten dom... Znaczy to tak. Rebuild. Destroy. Destroy. Teraz. Tego herbalisty się pozbędziemy z tego miejsca. A chociaż ten jest węższy, nie postawię? No dobra, no to będzie rzeczywiście ten poorhouse. Herbalisty postawię w innym miejscu może gdzieś. No dobra, na razie poorhouse jeszcze tutaj taki. Nie? Nie da się? A tutaj herbalist hat? Okej. O nie. O! Ten się zmieści, będzie lepszy. Tu się cały czas budują. Dobra moi drodzy, ale to by było na tyle. Dziękuję wam bardzo i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć.